Witamy wszystkich po raz kolejny na kanale Batna24. Pojedziemy z tym dzisiaj! Dzisiaj, jak widzicie, znowu pracujemy w terenie. Dzisiaj pracujemy ze sprzętem od Cambium Networks. Mamy do dyspozycji sprzęt V5000, to będzie nasza baza, punkt, wielopunkt. Mamy do dyspozycji sprzęt V3000, na którym zestawimy link 1,5 km. Druga ekipa standardowo jest w naszej lokalizacji, którą już znacie z poprzednich nagrań. Trzeci etap naszych testów będzie polegał na tym, że zestawimy na odległość 300 metrów punkt, wielopunkt przy pomocy V5000. Jako odbiorniki klienckie będą to dwa urządzenia V1000. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, przy warunkach terenowych mamy do dyspozycji, oprócz sprzętu Cambium, również Mikrotika 4011, ponieważ on ma interfejs 10 gigabitów, więc wykorzystamy możliwości sprzętu Cambium. Oczywiście z nami są też akumulatory Extralinka, dzięki temu mamy 48 V. No i nasz kochany laptop Redmi Book od Xiaomi. Ogień, zaczynamy! Tu ryba, wzywam cię, akwarium. Sosna, słyszysz mnie? Tu jaszczą. Ok, zaczynamy pierwsze testy. Do dyspozycji mamy sprzęt Cambium CNWave V3000. Link zestawiliśmy sobie na 1,5 km. Sygnały, jakie uzyskaliśmy, bo musieliśmy trochę dowizować tą antenę. Pamiętajcie proszę, że CNWave V3000 ma bardzo wąską wiązkę. Jest to 0,8 stopnia. W związku z tym trzeba troszeczkę się przyłożyć do tego, aby je precyzyjnie dowizować i ustawić. W naszym przypadku udało się uzyskać sygnał -62 przy ARP -47. I pamiętajcie, że w tym momencie mamy troszkę moc obciętą, ponieważ możliwości CNWave V3000 są dużo większe. ARP to jest 60 dBm, także mamy dużo zapasu jeszcze. Dlatego też ten sygnał RSSI jest tylko -62. Ok, to w takim razie przeprowadzimy sobie wstępne testy. No, oczywiście wykorzystamy do tego Mikrotika 4011. Mamy spięte porty SFP Plus światłowodem 10 gigabitów. Zobaczymy, ile nam poleci. Ok, zaczynamy od testów Mikrotik Bandwidth Test. Protokół TCP, Receive. Zobaczymy, ile poleci. Start. Rozkręca. 1,4 gigabita, przepraszam. Ok, teraz zobaczymy w drugą stronę, jak nam to poleci. Send. Start. Ok, w drugą stronę 1,7. Super, pamiętajcie też, że mamy ustawione TDD 50x50, czyli w jedną stronę 1,7, w drugą 1,7. Jak zapowiada Cambium Networks w przyszłych aktualizacjach oprogramowania, będzie możliwość to zmienić, czyli na przykład 70:30, czyli nie wykorzystujemy jeszcze 100% możliwości tego urządzenia. To jest bardzo istotne. Trzyma pięknie 1,7 gigabita na odległości 1,5 km. Naprawdę to się sprawdza. Zrobimy jeszcze teraz w dwie strony. Buff. Ok, start. 900 megabitów na 900. No to mamy 1,8 właściwie. Czyli wykorzystaliśmy to, co zakładał producent, że tyle będziemy w stanie przesłać ruchu. Ok. No trzeba przyznać, że jest to z ciekawszych rozwiązań Cambium Networks. Jeszcze weźmy pod uwagę, że to jest 60 GHz przede wszystkim. Oprócz tego, dodatkowo jak robimy te testy, powiem Wam, że ten dashboard, który mamy do dyspozycji, który widzicie, nawet pokazuje nam dokładnie, dzięki synchronizacji GPS, co jest bardzo istotne w ogóle w tym CNWave, ponieważ na przykład z jednego jakiegoś segmentu sieci możemy wypuścić bardzo wiele linków punkt-punkt na tym samym kanale w dodatku. Także jest to chyba w chwili obecnej bezcenne, biorąc pod uwagę zaszumienie w eterze, jakie jest. Dashboard jest, tak jak wspomniałem, bardzo przejrzysty. Jak widzicie, mamy dokładnie wskazaną lokalizację, w jakim punkcie się znajdujemy. Dodatkowo, jak widzicie, jeszcze mamy podaną dokładną odległość, przepustowość, jaką uzyskujemy w danym momencie. Także trzeba przyznać, że Cambium stanęło na wysokości zadania i przygotowało
godny uwagi sprzęt. Pierwsze testy udało nam się zakończyć sukcesem. Tak w ramach przypomnienia, w jedną stronę uzyskaliśmy ruch 1,7 gigabita, w dwie strony wyszło nam po 800-900, ale to nie są pełne możliwości oczywiście Cambium, ponieważ producent twierdzi, że powinno nam i w jedną, i w drugą jednocześnie pójść 1,7 gigabita. Być może jest to powodem, może jest MikroTik, z uwagi na to, że gdybyśmy wykorzystali IPRF-a, to podejrzewam, że urządzenie by się lepiej rozpędziło i uzyskalibyśmy dużo większe wyniki. Mimo wszystko V3000 super. Teraz kolejny. Dobrze, słuchajcie, udało nam się przeprowadzić drugi etap testu, punkt wielopunkt. Połączyliśmy między sobą V5000 oraz końcówkę kliencką V1000. Jeśli chodzi o nasz sektor i punkt dostępowy jednocześnie, V5000 ma ogromne możliwości. Przede wszystkim on ma dwa sektory w sobie po 140 stopni, czyli jednym urządzeniem jesteśmy w stanie objąć aż 280 stopni zasięgu. To jest naprawdę bardzo dużo. Po drugie, mamy do dyspozycji w jedną stronę na każdym sektorze 1,8 gigabita ruchu, czyli sumarycznie mamy do dyspozycji aż 3,6 gigabita ruchu. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co więcej, słuchajcie, ten sektor V5000 ma kilka trybów pracy. Możemy je łączyć w trybie punkt-punkt, punkt-wielopunkt, jak w tym przypadku, oraz ma również możliwość łączenia w topologii mesh przede wszystkim, co jest bardzo istotne. Tym bardziej weźmy pod uwagę, że pracujemy sprzętem w częstotliwości 60 GHz. Jeśli chodzi o wyniki naszego testu, to udało nam się uzyskać aż 900 megabitów ruchu między urządzeniem klienckim V1000 a naszą bazą V5000. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Sumarycznie wyszło nam to około 1,2 gigabita ruchu. Jest to bardzo przyzwoicie. Odległość, jaką mieliśmy w przypadku tego punkt-wielopunkt, to było około 300 metrów. Także pomimo takiej odległości, wyniki naprawdę są bardzo satysfakcjonujące. Zresztą w ramach krótkiego podsumowania, cała seria CNWave od Cambium Networks zasługuje na uznanie. Zarówno wynik, jaki uzyskaliśmy z V3000, jak i przy opcji punkt-punkt, jak i również przy opcji punkt-wielopunkt między V5000 a V1000 napawają optymizmem. Sprzęt jest naprawdę z najwyższej półki. Warto wydać te pieniążki, aby kupić te urządzenia, bo mamy pewność usługi. Tym bardziej możemy ten sprzęt wykorzystać w tych miejscach, gdzie nie możemy dotrzeć światłowodem, na przykład aglomeracja miejska. Tym sprzętem zapewnimy wysoką jakość usługi, klient będzie zadowolony, my również, ponieważ wszystko będzie działało w naszej sieci. Cóż więcej, w tym odcinku to wszystko, dziękujemy za wspólne oglądanie. Śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, piszcie komentarze, co byście chcieli dalej obejrzeć, bo się dużo będzie działo. Batna Team pozdrawia, żegna, do zobaczenia.